Mówi się, że trzeba wybudować dom, spłodzić syna i zasadzić drzewo. Kto jeszcze nie zrobił tej ostatniej rzeczy, to ma ku temu okazję, ponieważ Lasy Państwowe zorganizowały po raz kolejny akcję rozdawania sadzonek różnego rodzaju drzew. Witam serdecznie. Jakie tutaj sadzonki rozdajecie i ile ich macie? Czy jeszcze można zdążyć przyjść po taką sadzonkę? Mamy 5 tysięcy, rozchodzą się bardzo szybko, więc zapraszamy. Ale jeżeli właśnie chodzi o to posadzenie drzewa, jeżeli wybudowaliśmy już ten dom, czy kupiliśmy mieszkanie, to mamy się idealną okazję, mamy bardzo dużo sadzonek dęba, a ten dom to takim jest chyba idealnym symbolem, więc głównie tych panów zapraszamy, żeby przyszli po sadzonki, a później razem całymi rodzinami, żeby drzewka posadzili, niekoniecznie w swoim ogródku. Niektórzy, którzy mieszkają we wspólnotach mieszkaniowych, jeżeli zapytają się wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, spokojnie też te sadzonki mogą posadzić. Takie osoby co roku do nas przychodzą, więc mamy dęby, mamy buki, mamy graby, jarzęby, śliwy. Dla osób, które są chętne, mamy też sosnę, chociaż sosny mamy dużo w naszych polskich lasach, ale też są chętni na sosnę. No dobrze, posadzić to jedno, ale czy o takie sadzonki trzeba w jakiś sposób szczególny dbać, żeby te drzewa się przyjęły? Kiedy są sadzone w naszych ogródkach czy w takiej przestrzeni bliskiej, gdzie możemy dojść z wodą, to w tym pierwszym roku, jeżeli podlejemy kilka razy, najważniejsze po pierwszym sadzeniu obficie zlać wodą, też dobrze posadzić. Instruujemy na miejscu, jak to zrobić. No najważniejsze zielonym do góry, jak spełnimy ten warunek, no to reszta powinna się udać. Możemy tą sadzonkę podlać kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. Będziemy widzieć, że jest naprawdę gorąco. Wtedy działamy. A tak, te sadzonki świetnie sobie dają radę w lesie, gdzie nie podlewamy ich, a rosną, mamy piękne lasy, więc tutaj tak samo. Widzę, że pan tutaj się poważnie przygotował do sadzenia drzewek. Są trzy rodzaje. Gdzie pan planuje je posadzić i co to za drzewka? Jest tutaj jarząb, sosna i buk. W sumie jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akurat plan jest taki, żeby je posadzić w Beskidach. Tam mam takie miejsce, gdzie jest kawałek łąki do obsadzenia i jest plan taki, żeby tam pojechały. Uważa pan, że to jest fajna akcja, że drzew nigdy nie za dużo? Tak, oczywiście, jak najbardziej. To jest potrzebne. Drzew raczej ubywa chyba niż przybywa, jak tak się amatorsko rozejrzeć wokół siebie, także uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne i pożyteczne. Czy pan już kiedyś sadził drzewa, czy to są pierwsze? Wielokrotnie sadziłem już drzewa, od lat sadzę. Nie zawsze się to kończy powodzeniem, no ale tak po prostu działa przyroda. Mam nadzieję, że to się udadzą. Różnego rodzaju drzewa wymagają różnego rodzaju warunków, czyli jedne lubią słońce, drugie nie. Czy też informujecie, które drzewa co lubią i właśnie w jakim miejscu najlepiej je posadzić? To zależy. Więc gdzie sadzimy, jaki mamy grunt, jak o to będziemy dbać, czy to jest przy budynku, kiedy tam jest słońce, bo czasami mamy przez pół dnia cień, no to musielibyśmy tutaj już na miejscu indywidualne konsultacje przeprowadzić, ale bez problemu, że ktoś przyjdzie, porozmawiamy chwilkę, podpowiemy i na pewno będzie ten sukces i ta sadzonka powinna się przyjąć. No, kiedy będzie ta woda, myślę, że sukces gwarantowany. No ważne, żeby spróbować zasadzić takie drzewo, jeśli by się miało nie przyjąć, co niestety może się zdarzyć, to warto spróbować kolejny raz i kolejny, bo jednak lasy, drzewa to płuca naszego wspaniałego świata, o który warto zadbać, chociażby przy takiej okazji jak dzisiejsza.